bezpieczna. Już, szanowni państwo, widzę, że służby troszeczkę zapraszają do tego, żeby się wycofać. Obserwujcie ich. To są osoby w żółtych koszulkach oraz policja i straż. I pamiętamy, że korowód skręca tak jak wóz policyjny, drodzy państwo, właśnie tutaj w prawą stronę i później jeszcze go zobaczymy. Tak jak państwu obiecałem, zaczyna się od żywych zwierząt. Bardzo prosimy ich nie straszyć, nie odpalać petard i tak dalej, bo to chyba najbardziej zestresowani uczestnicy naszego korowodu dożynkowego. Natomiast nie może ich zabraknąć podczas dożynek. O korowodzie będziemy opowiadać, szanowni państwo, później, a więc na razie komentarza do korowodu nie mam, na razie go nie opisujemy. To się zdarzy, jak korowód do nas przyjedzie od strony ronda katowickiego. Przypominam państwu, że korowód jeszcze drugi raz sobie bardzo komfortowo zobaczymy. On przyjedzie od strony ulicy, od strony ronda tego katowickiego, więc na razie go widzimy pierwszy raz, a później drugi raz go zobaczymy. No i oczywiście będzie to połączone już z tradycyjnymi obrzędami, z odbiorem korowodu. Tutaj właśnie nasi oficjalni goście wysiądą z kolasek i zajmą miejsce na trybunie. Nad naszymi głowami spontaniczny uczestnik korowodu, taki nowoczesny. Może mu pomachajmy. No to chyba się jakoś rejestruje, tak mi się coś wydaje. I właśnie to jest ten moment na zachowanie szczególnej ostrożności, drodzy państwo. Zostawmy tyle miejsca, żeby te pojazdy mogły sobie swobodnie i bezpiecznie dla państwa przemieścić się.
wszystkich maszynach będziemy opowiadali, jak tutaj się zjadą od strony ulicy, od strony Ronda Katowickiego. Thank you.
Thank you.